Sejm. A to i to też... Odpowiedź na moje, na twoje pytanie jest bardzo prosta. Bo proszę zwróćcie państwo uwagę, co by było, gdyby te pieniądze były przegłosowane w tym budżecie. No po prostu by przepadły. Bo nie ma decyzji budowlanej, nie ma projektu zatwierdzonego, jest tylko na etapie załatwiania decyzji środowiskowej. Jak znasz życie, a jak nie, to się powinien tego nauczyć, że budżet kieruje się takimi procedurami, i to każdy, od gminy począwszy do budżetu państwa, że środki zadeklarowane na ten rok niewykorzystane po prostu są tracone. Więc świadoma decyzja koalicji rządzącej, że bez wsparcia, bez dokumentacji nie można rozpoczynać inwestycji. I teraz również jest nieprawdą to, bo, że tu minister infrastruktury nie przyjeżdża, bo był dwukrotnie i ostatnio na forum klinickim też mogliśmy się z samorządowcami spotkać, dwukrotnie potwierdził, że jest możliwość sfinansowania w połowie mostu na Dunajcu w ramach obwodnicy północnej. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, ponieważ chcę informacyjnie tobie powiedzieć, bo widzę, że nie rozumiesz, na czym polega zabezpieczenie przeciwpowodziowe, bo projekt wieloletni na ochronę Górnej Wisły to są pierwszy raz w historii naszej pieniądze na przed powodzią mają nas chronić. Pieniądze na szkody powodziowe w każdym budżecie mają być równe poniesionym szkodą przez obywateli. Jeśli ktokolwiek z poszkodowanych jeszcze takich pieniędzy nie dostał, bardzo proszę o kontakt, bo zdarza się rzeczywiście, że przez opieszałość niektórych urzędników ktoś jeszcze nie ma rekompensowanej szkody powodziowej. Czyli to jest bardzo dobra wiadomość i tutaj muszę powiedzieć, że Jerzy Miller złapał ten temat jeszcze jako wojewoda, że dość mówienia o wydawaniu środków na szkody powodziowe, projekt ochrony Górnej Wisły, szanowny mój drogi kolego i pośle, dotyczy inwestycji zabezpieczających przed powodzią. Rozpisany jest na 6 lat i będzie to wydane na ten cel 13,6 miliarda złotych. Dziękujemy, poseł Sas. Jak panów słucham, to mam... To mam przekonanie pełne, że nic dobrego się nie będzie działo również i nie zmieni się po 9 października. Ja myślę, że drogi, mówisz tak, Arku, że tu miałeś ministrów. Pamiętasz takiego ministra Lipca, który był tu w Sączu? I potem wiesz, gdzie trafił potem twój minister? Do więzienia. A więc ja bym prosił, żebyś nie prognozował i nie przesądzał sprawy, tylko jesteście tak zacietrzewieni do siebie, że nawet jak siedzicie koło siebie, to jesteście na granicy prawie, że, jakby, że jakiejś nieakceptacji fizycznej. Jest to... Jest dlatego wyborcy powinni lokować nadzieję. Wyborcy powinni lokować nadzieję w Sojuszu Lewicy Demokratów. Ale pytanie mam następujące. No, ja, moje marzenie o tym, że tam się dogadamy po wyborach, będzie pewnie mało prawdopodobne, ale nie będę ustawał w wysiłku. Natomiast dlaczego w Sączu koledzy posłowie koalicyjni nie ma Orlika? Wszędzie Orliki są, w Starym Sączu, gdziekolwiek jeżdżę i jest mi ogromnie przykro. Jaki był powód, że Orlika nie ma? To jest po pierwsza sprawa. Druga rzecz do Andrzeja Czerwińskiego. Trochę Andrzeju, zaspałeś sprawę pewnych emocji społecznych, publicznych związanych z próbą wyprowadzenia Straży Granicznej z Nowego Sącza. Trochę zaspałeś, bo pałeczkę przejął, muszę tu powiedzieć, to wszyscy wiemy, kolega Mularczyk i zaczął wokół sprawy robić taką atmosferę. No i nie. Prawdę trzeba oddać temu każdemu, kto robił albo nie robił. Więc ja pokazuję tu mechanizm braku dobrej współpracy, który kładzie się cieniem na rozwiązania regionalne, na również takie sytuacje jak eliminowanie czy likwidowanie pewnych instytucji. Więc te dwa pytania bym chciał skierować do panu. Ale pierwsze ten Orlik. To mnie irytuje, nurtuje, ale wszystkim głównie irytuje. Dziękuję. Ja pozwolę sobie zacząć odpowiedź, bo pewnie poseł Czerwiński będzie dłużej odpowiadał. Otóż Orliki i Schetynówki to jest udział państwa w inwestycji.
Drugą część musi dać samorząd. Jeżeli samorząd nie da, to nie ma. W gminie Limanowa, w której mieszkam, jest tych orlików już dużo. Nie będę mówił ile. Po prostu tam je samorząd zdecydował się robić. Może być tak, że nie ma pieniędzy na to Sącz. Ja nie będę dyskutował z tym, bo nie znam realiów Sącza. Natomiast musi być ta druga strona. Podobnie przy Schetynówkach. W powiecie limanowskim gmina Limanowa na przykład, czy powiat, wykorzystali maksymalnie te możliwości dotacji ze Schetynówek. Tę Schetynówkę robiliśmy wspólnie, również moja komisja, której przewodniczę w tej kadencji. Także to były takie tematy wyjątkowo skierowane do aktywnych samorządów. Dlatego mówię, tu ja nie czuję się winny, że w Sączu nie ma orlika, bo pewnie gdyby Sącz wystąpił, to by orlik był. Czy ja to potwierdzę tylko to, co mówił przedmówca. Ten orlik jest skonstruowany 1/3 państwo, 1/3 województwo, 1/3 samorząd. Sam się dziwię, dlaczego prezydent Nowego Sącza nie złożył wniosku. Pytałem go kiedyś na ten temat, jeszcze w tamtej kadencji. Twierdził, że ma w planie inne boiska wykonać w mieście, więc prawo ma takie, żeby podejmował takie decyzje. I panie pośle, Kazimierzu Sas, odnośnie Straży Granicznej. Ja jeszcze raz powiem, że nie było nigdy podjętej decyzji, że ma być zlikwidowana Straż Graniczna, ale chciałem wyraźnie powiedzieć, że to rzeczywiście był majstersztyk zawieruchy politycznej w wykonaniu Mularczyka, bo podbił emocje, tak samo i senatora Koguta, zrobił taką zawieruchę, że wiele ludzi, wiele osób, które wcale nie musiały się denerwować, nie spały spokojnie. To było nie to, że uderzyło we mnie, że ja przespałem, panie pośle, i tak dalej. Przyjmę to, gdyby to było rzeczywiście moją winą, ale uderzenie w prasie medialne, polityczne biło w tych, którzy są tam zatrudnieni. Wiedzą doskonale funkcjonariusze, że wymaga rekonstrukcji, zmiany organizacyjnych straż. Spokojnie, w planowy sposób te zmiany będą przeprowadzone. W sprawie Straży Granicznej, no panie pośle, pan się systematycznie pogrąża w tej sprawie, bo to nie kto inny jak związki zawodowe były u mnie, myślę, że u pana. To właśnie od Straży Granicznej mieliśmy informację, że są decyzje podjęte. Miał być zlikwidowany ten oddział i taka jest prawda. Ja widziałem tę decyzję o likwidacji oddziału, o tym, że miały być zwolnienia grupowe w oddziale, Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, na pewno nie wróci pomysł likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. I to chcę powiedzieć jasno. Natomiast jak wygra Platforma, oczywiście może być różnie. I powiem w ten sposób, że to był przykład skrajnego upolitycznienia, decyzja o próbie likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Bo to spowodowałoby, że na tej części granicy polsko-słowackiej nie byłoby w ogóle funkcjonariuszy Straży Granicznej. A byłyby dwa w Raciborzu i w Kłodzku na granicy polsko-czeskiej. I takie decyzje były podjęte. I rzeczywiście cieszę się, że na skutek sygnałów z komendy, sygnału funkcjonariuszy, sygnału związków zawodowych podjąłem taką akcję, która była skuteczna. Uratowała Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, uratowała tysiące miejsc pracy. I teraz ja chciałem zapytać, chcę wiedzieć, bo proszę, to będzie bardzo ważne usłyszeć od ciebie, kto podjął decyzję o likwidacji straży u nas. Decyzja była podjęta przez zespół powołany przez pułkownika Eliasa. Ten zespół rekomendował likwidację Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. I proszę zwrócić uwagę, że duch prawnika się odezwał, bo gdyby powiedział mi pan Mularczyk, że była podjęta formalna decyzja o likwidacji Straży Granicznej, byłby pozwany w trybie wyborczym do sądu przeze mnie. A proszę zwrócić uwagę, co powiedział zespół, który opiniował, nie mający umocowania żadnego prawnego, dał rzeczywiście jeden z wariantów taki, ale to nie miało nic wspólnego z jakąkolwiek decyzją, która miała być wprowadzona w życie. I to jest następna manipulacja pana posła. Dobrze, proszę zwrócić uwagę, wycofał się natychmiast, jak zapytałem, kto podjął decyzję. Panie pośle, decyzja była przygotowana i czekano tylko na reakcję opinii publicznej, posłów, środowiska.
była przygotowana. Przez kogo była przygotowana? Proszę przez mi powiedzieć. Służby Straży Granicznej, pułkownika Lasa i jego współpracowników. Dobrze. Oczywiście podpisuje minister. Do ministra na szczęście nie doszło. Wracając do problemu inwestycji, które były realizowane na terenie gminy Nowy Sącz, czy miasta Nowy Sącz, czy innych gmin. Drodzy Państwo, prawda jest bardzo bolesna i brutalna. Polega na tym, że wspiera się te samorządy, gdzie Platforma ma władzę. Gdzie Platforma nie ma władzy, to się ich nie wspiera. Jeśli jest prezydent Sącza z Nowego Sącza z Prawa i Sprawiedliwości, to nie dostanie kasy na to, na tamto, na owamto. Tak to wygląda. A jeśli jest wójt, burmistrz, prawda, z partii opozycyjnej, to w każdej gminie jest ornik z partii koalicyjnej. No, taka niestety jest brutalna... Trzeba po prostu składać wnioski. No. Tak. Wnioski można składać, a decyzje podejmuje minister. Czy jest dopuszczalna dyskusja z salą? Właśnie ja chciałabym prosić już po zakończeniu tej tury. Przepraszam pana, ale po zakończeniu tury, kiedy panowie sobie zadają pytania, przedstawiciele sympatyków poszczególnych partii mogą zadać po jednym pytaniu. Ja nie chcę wnikać w jedną konkretną sprawę. Mówię o pewnej tendencji, ale mówię o pewnej tendencji, jaką zaobserwowałem w ciągu ostatnich 4 lat. Dostają ci, którzy popierają Platformy, a ci, którzy... Ja się zobowiążę, jeśli można, dosłać do pana posła, do biura listę orlików wybudowanych w gminach, gdzie przyznający się do PiS-u jest burmistrz, prezydent lub wójt. Bardzo proszę. Problem jest taki, że następuje duże upolitycznienie decyzji o przyznawaniu pomocy publicznej. Zwróćcie Państwo uwagę, mówi się o schetynówkach. To nie są pieniądze Schetyny. To nie są pieniądze Platformy. Są pieniądze nas wszystkich podatników. To każdy z Państwa, jak tu siedzimy, czy z Państwa widzów, płaci płaci podatki. A Platforma mówi, nie, my dajemy schetynówki. Nie są żadne schetynówki, to są środki publiczne z naszych podatków na inwestycje, które państwo i samorząd ma zagwarantować obywatelom. A Platforma mówi tak, my dajemy wam schetynówki, dajemy wam orliki. Niestety, zapytajcie państwo, oczywiście tego nikt publicznie nie powie z wójtów, burmistrzów czy prezydentów, że jest szykanowany, bo on chce pewne środki uzyskać z sejmiku województwa czy z rządu, więc on tego publicznie nie powie. Ale prywatnie każdy z Państwu powie, że popieranie partii obecnie opozycyjnej źle się kończy dla danej gminy. Po prostu nie dostanie środków na inwestycje. Znaczy ja mam pytanie do pana posła. Wniosek jest taki, że coś złego się dzieje z naszą demokracją. To zawsze to tak jest, że ludzie pokroju Macierewicza widzą naokoło siebie jakieś zagrożenie i chodzą, szperają. Mają mikroskop na oczach zamiast normalnych okularów i z takim mikroskopem na oczach się nie da po prostu żyć. Ale tacy ludzie niech już tam będą, jacy są, tacy pozostaną. Panie pośle, mamy kluczową rzecz dla Polski, dla regionu, dla miasta. Czyli to, żebyśmy wszyscy się mogli chwalić, pan, ja, my, że znowu rozdajemy publiczne środki na dobre projekty, czyli negocjacje budżetu europejskiego rzędu 300 miliardów złotych, które w dużej części również mogą sfinansować nasze zadania. Moje jest pytanie dosyć proste i proszę o taką precyzyjną odpowiedź. Czy posłowie do Parlamentu Europejskiego PiS-u poprą te negocjacje i czy przegłosują, wesprą również późniejszy budżet na 6 następnych lat? Pan mnie pyta o sprawy oczywiste. No, oczywiście, że każde działanie, które jest dobre dla naszego państwa, poprzemy. Oczywiście powstaje pytanie o wiarygodność tych państwa deklaracji, bo jak na razie to państwo wydajecie środki, te, które zdobył rząd Kazimierza Marcinkiewicza. No to wszyscy pamiętamy, to słynne jest i te środki, które wówczas rząd Kazimierza Marcinkiewicza wywalczył dla Polski i to państwo teraz te środki wydajecie. No właśnie wasz rząd. Co będzie w przyszłości? No oczywiście życzę tu jak najlepiej Polsce, bo tu chodzi o Polskę, o mieszkańców, a nie chodzi o Platformę PiS, SLD czy PSL. I oczywiście każde działania, które będzie służyło naszym mieszkańcom, poprzemy, ale
Jeszcze tak za to dziękuję, ale jeszcze chciałem jedną uwagę, bo ja się cieszę, czytając ulotki wyborcze różnych kandydatów na posłów z różnych partii. Większość z nich mówi, co ona to nie zrobiła, jakie projekty, na ile pieniędzy. Jeden z nich to mówi o setkach milionów, których załatwił dla regionu. Pamiętajmy, bo to, co powiedział Arkadiusz Mularczyk, to trzeba dokładnie wiedzieć, że to pochodzi z środków publicznych. Je można wydawać wtedy, jeśli są zawarte, przygotowane w budżecie. I to, że ktoś, my również, mieliśmy swoją cegiełkę, duży udział w przygotowaniu budżetu do 2013 roku unijnego, to dobrze. Wszyscyśmy nad tym pracowali, a projekt ustawy był jeszcze w 2001 roku procedowany o sposobie wydawania tych pieniędzy. Czyli teraz wszyscy powinniśmy się skupić na negocjacjach o następne rozdanie budżetu, bo jeśli rzeczywiście osiągniemy 300 miliardów, to za 4 lata w wyborach znowu wszyscy będą się chwalić, ile oni to pieniędzy dla regionu załatwili. Panowie kandydaci, może jeżeli pan jeszcze chce się odpowiedzieć, to będzie to ostatnia odpowiedź. Zakończylibyśmy tę rundę, żeby mogła zadać pytania publiczność. Czyli pan poseł Mularczyk chce coś powiedzieć, czy przechodzimy? Bardzo proszę tylko o jedno pytanie od zwolenników, czy też sympatyków poszczególnych grup. Więc 4 pytania mogą paść z sali. Ktoś z państwa chce zadać? Przepraszam, tam pani była pierwsza. Ja chciałam zadać pytanie panu posłowi Mularczykowi, ponieważ w niedzielę zakończył się Kongres Kobiet. Myślę, że panowie słyszeliście o tym, a tak a propos, panowie, nie ma demokracji bez kobiet. I premier Tusk obiecał nam, kobietom na kongresie, że zajmie się sprawą wyrównania płac. Równa praca, równa płaca, bo tego niestety nie ma. Nie wiadomo dlaczego. Mamy takie same kwalifikacje jak mężczyźni, na tych samych stanowiskach zarabiamy mniej. Jak do tego podchodzi Prawo i Sprawiedliwość? Czy premier, jeżeli będzie taki, Prawa i Sprawiedliwości, zajmie się tą sprawą, bo dla nas to jest naprawdę ważne. Jeszcze dodam, że prawybory na kongresie wygrał Platforma Obywatelska, PiS niestety dostał strasznej, sromotnej klęski. Dziękuję. Ja, to jest zawsze, wie pani, to jest zawsze tak pytanie, kto taki kongres organizuje i kogo zaprasza. Była tam moja koleżanka, właśnie poseł Iwona Arendt, która przekazywała mi właśnie, jak tam traktowano kobiety z Prawa i Sprawiedliwości. No niestety te poglądy, powiedziałbym, nie były dominujące. Ja zapewniam panią, że gdybyśmy taki kongres kobiet zwołali tutaj na Sądecczyźnie, poglądy byłyby zupełnie inne. Ja odnoszę wrażenie, bo ja jestem oczywiście za tym, żeby Polska była krajem równych szans. Nie tylko dla kobiet i dla mężczyzn, dla wszystkich. Dla młodych, starych, dla wszystkich, ale tak nie jest, panie pośle. Tak nie jest. I państwo, żeście przyłożyli do tego dużą rękę, właśnie pana ugrupowania, teraz Platforma, że Polska nie jest krajem równych szans. I dlatego was za to krytykujemy i dlatego nie zgadzamy się na taką politykę. I oczywiście jest tak, że jesteśmy ugrupowaniem, które będzie robiło wszystko, żeby nie tylko prawa i szanse kobiet wyrównać, ale wszystkich obywateli, studentów, absolwentów uczelni, emerytów, rencistów. Chcemy, żeby Polska była krajem równych szans, bo obecnie Polska takim krajem nie jest. Dlatego jeśli chodzi o moje ugrupowanie, to może pani być spokojna, że dołożymy wszystkiego, ażeby te regulacje społeczne, które są w ramach naszych możliwości do korekty, do zmiany, żeby tak nastąpiło. Zresztą myślę, że to moje pierwsze wystąpienie, gdzie powiedziałem o tym, ile podatków obniżyliśmy, składki rentowe i tak dalej, ile zostawiliśmy środków finansowych właśnie w kieszeniach obywateli. To pokazuje, że jesteśmy partią, która właśnie dba o Polaków, wszystkich, no nie tylko, że tak powiem, kobiety, mężczyzn, po prostu o wszystkich Polaków. Chcemy Polski równych szans. Bardzo dziękujemy. Ktoś jeszcze ma pytanie? Wracamy do tego tematu. Pan poseł mówił o Orlikach, tłumacząc się, że nie buduje się tam, gdzie rządzi PiS. Wydaje się, z mojego punktu widzenia, i to mówię jako obywatel, nie jako świeżo upieczony radny, mówię jako obywatel, wydaje się to naciągane, to co pan mówi. Proszę mi powiedzieć w pierwszym pytaniu, ile wniosków Nowy Sącz wystąpił we wnioskach o Orliki właśnie w tym okresie, kiedy rządził PiS w poprzedniej kadencji na przykład. Kolejna sprawa, mówi pan, że gdyby ta konwencja kobiet, to dobrze zapamiętałem, była w Sączu, inny byłby efekt, to znaczy, że co, że w Sączu to kobiety by chciały dalej mniej zarabiać?
Ale pan, ja tylko powiedziałem o wrażeniach mojej koleżanki, pani poseł Iwony Arendt, która powiedziała mi, że będąc na tym kongresie kobiet, no były tam w dużej mierze przedstawicielki, powiedziałem, liberalno-lewicowych poglądów. To tylko... Nie. Pytanie padło, że kobiety nadal nie zarabiają w sposób... Na karb pana młodego wieku nie będę z panem wchodził. Aha, to przepraszam. W sprawach... Ale proszę mi pozwolić odpowiedzieć. No, wie pan, co się zabieram odpowiedzi, pan mi przerywa. Panie kolego radny, ja powiem w ten sposób. W kwestiach socjalnych, społecznych, pełna zgoda. Mamy ten sam pogląd. Polska powinna być krajem równych szans dla kobiet, w ogóle dla wszystkich. W kwestiach obyczajowych, kwestiach, powiedziałem, światopoglądowych, diametralnie różnimy się. Ale moment. Bo uważam, że moje nie są gorsze od państwa. Nie, panie. Pan mi odpowiada, ja rozumiem, prawda? Nie, ale moment. Jako obywatel Nowego Sącza. Nie, pan mi zadaje pytanie pan jako poglądy, aktywny, taki twardy działacz Platformy. Także nie jako obywatel Nowego Sącza. Twardy działacz, mieszkanie z Nowego Platformy. Jesteś samorządowcem. No tak, ale także Platformy. No, ale, no drodzy państwo, no przepraszam, no bo chcę powiedzieć, się pan mi cały czas... Jeśli chodzi o kwestię, kończąc temat Kongresu Kobiet, jak powiedziałem, w kwestiach społecznych pełna zgoda, tutaj z paniami, w kwestiach światopoglądowych absolutny sprzeciw. Jeśli chodzi o kwestię orlików w Nowym Sączu, ja powiem w ten sposób, ja nie wiem, ile prezydent Nowak złożył wniosków, ale powiem w ten sposób. Bardzo wielu wójtów mówi to prywatnie, że procedura przyznawania orlików oraz później funkcjonowania, gdzie trzeba przez 10 lat utrzymywać, że tak powiem, osobę, która się tym opiekuje, jest zbyt kosztowna, że można to zrobić, i to powiedział mi jeden z wójtów sądeczyzny, że on zrobił orlika za jedną trzecią ceny. A wie pan o tym, że takie zresztą były informacje medialne, że przy tworzeniu... Tak powiedział mi jeden z wójtów na Sądeczyźnie. No, nie powiem, bo byście go zaraz w jakiś sposób dyskryminowali. Powiedział mi po prostu, że te inwestycje można było zrobić za 1/3 ceny. Nie trzeba było wydawać 2,5 miliona złotych, 3 milionów złotych. No, przypomnę, że tam trzeba utrzymać osobę, która przez 10 lat będzie się opiekowała tym orlikiem. Odpowiednie procedury, odpowiednie materiały. Więc ten wójt powiedział mi, że za jedno takie boisko orlik można zrobić 3 boiska o porównywalnym statusie. Ale być może, ja nie mogę zamilczeć na takie te rzeczy króciutko, ponieważ tak, boisko boisku nierówne. I to, że jakiś wójt zrobi sobie boisko za 1/3, to jest fakt. Bo są niektóre te boiska w Starym Sączu, zachęcam do odwiedzenia boiska przy liceum ogólnokształcącym i zobaczcie, za ile ono było zrobione. Za niewielkie pieniądze, tylko to nie jest orlik. Orlik to nie jest tylko boisko jedno, to jest cały projekt, to jest myśl. I zwróćcie uwagę, że pan poseł Mularczyk, on wie wszystko, co w małej gminie się dzieje, a nie wie nawet, czy prezydent Nowego Sącza złożył wniosek, no bo mówi, że nie wie. Prezydent Nowak nie złożył żadnego wniosku. Nowak to wybudował po prostu taniej. Przepraszam bardzo, ale pytanie kolejne chciałabym tutaj z sali. Dokładnie, PSL. Szanowni Państwo, drodzy posłowie, z uwagą słuchałam żywiołowej dyskusji na temat rozwoju regionu, czyli tej pierwszej części, jaką tutaj słyszeliśmy dzisiaj. I mam takie pytanie, ze względu również na swoją przeszłość samorządową, mam pytanie do pana posła Arkadiusza Mularczyka. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, czy na najbliższej sesji 26 września Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje za przyjęciem strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020? Bardzo proszę o odpowiedź. Pani mówi o jakiej sesji? O sesji sejmiku, tak? Ja nie wiem, czy w tym momencie jaka decyzja klubu radnych, nie jestem radnym sejmiku. Oczywiście mi się bardzo wiele rzeczy podoba, które są w tym programie, ale to, na co zwrócili dziennikarze, że one są bardzo mało konkretne. No, to, że ma być lotnisko na Sądeczyźnie, no, gdzie, za jakie środki, ile to ma kosztować, w jakim terminie. To, że ma być modernizowana kiedyś droga, no, to są wszystko bardzo, powiedziałem, sformułowania ogólnikowe.
Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tak, że taką strategię się daje 3 tygodnie przed wyborami, żeby pokazać, co my chcemy zrobić, prawda, a ktoś to kwestionuje. Ja powiem w ten sposób, strategie rozwoju regionu nie powinny być uchwalane 3 tygodnie przed wyborami, bo być może to nie jest żadna strategia, tylko to jest kiełbasa wyborcza. Ja jestem oczywiście za tymi wszystkimi dobrymi rzeczami, które są dla Sądecczyzny w tej strategii, ale ja nie znam strategii dla całego województwa, nie znam, jaki jest stosunek radnych z Krakowa, z Oświęcimia, z Tarnowa, z Myślenic. Nasze województwo jest ogromnym województwem, gdzie Sądecczyzna jest tylko, powiedzmy, jednym z regionów. Także o tym, jakie będzie stanowisko, zdecydują radni po analizie całości tych zapisów tam zawartych. Ale oczywiście te sprawy, o których tutaj mówiliśmy, no, popieram gorąco. Modernizację drogi Brzesko-Nowy Sącz, rozwój lotniska i tak dalej. Tylko są to sprawy w tej strategii bardzo ogólnie sformułowane. Myślę, że na tym zakończymy. Chyba, że jeszcze jakieś pytania z sali, ale nie widzę. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, bardzo dziękujemy publiczności. Informuję, że ten materiał z debaty będziecie Państwo mogli obejrzeć w telewizji Insat. Obszerne relacje znajdziecie na stronie, na naszym portalu sondeczanin.info, również w miesięczniku. Zachęcamy gorąco do lektury. Dziękujemy bardzo za atmosferę panom posłom.